Rok 2015. W trakcie opracowywania przez gminę lokalnego programu rewitalizacji pojawia się pewien nieśmiały pomysł. A może by tak niszczejący budynek od lat nieużywanej sali sportowej, kiedyś służącej jednostce wojskowej, zaadaptować na obiekt, który służył będzie nie tylko mieszkańcom osiedla, nie tylko mieszkańcom Bierunia, ale całego regionu? Nadać mu jakąś unikatową funkcję. Fakt. Budynek lata świetności ma już dawno za sobą. Ale przecież takie są założenia rewitalizacji. Umierającą infrastrukturę przywracać do życia. Znajdować dla niej miejsce w tkance miejskiej. Zerkamy ukradkiem, jak radzono sobie z rewitalizacją na zachodzie Europy. I pojawia się nowatorski pomysł. Centrum wspinaczkowe. Konsultacje z lokalnym środowiskiem wspinaczy potwierdzają jego zasadność. To powinno złapać. Świeżo upieczona dyscyplina olimpijska. Sport uczący odpowiedzialności za partnera. Wymagający przewidywania, logicznego myślenia, ale i ciągłej pracy nad własnym ciałem. Sport zdobywający coraz większą popularność. A w okolicy nie ma aż tak wielu miejsc, gdzie mogą poćwiczyć adepci wspinaczki. Ba, w Polsce nie ma infrastruktury wspinaczkowej na taką skalę, zarządzanej przez gminę. I tak obiekt już chyba przez większość skazany na niebyt zyskuje nową funkcję. Sam pomysł to oczywiście dopiero początek. Przed nami mnóstwo pracy. Projekt architektoniczny. Ekspertyzy techniczne. Projekt budowlany. Wykonawstwo. Szukanie zewnętrznych źródeł dofinansowania, bo zdajemy sobie sprawę, że koszt adaptacji tego obiektu i wcielenie w życie naszego pomysłu to nie będą małe pieniądze. W 2017 roku jako jedyna gmina z subregionu centralnego naszego województwa uzyskujemy dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Aż 95%. Pomysł zyskuje też uznanie Ministerstwa Sportu i Turystyki, które dotuje budowę ścian wspinaczkowych. W ramach gruntownej przebudowy starego, niszczejącego budynku na osiedlu Homera w roku 2020 powstaje nowoczesne Centrum Sportowe Homera Adrenalina. Centrum wspinaczkowe i Centrum Sportów Walki. Jeden z najnowocześniejszych obiektów tego typu na Śląsku. Świetlica wsparcia dziennego o charakterze opiekuńczym Nadzieja, która przez wiele lat sprawnie, choć w raczej skromnych warunkach funkcjonowała w jednej z części starego budynku, pozostała na swoim miejscu. Pomieszczenia świetlicy poddane zostały gruntownemu remontowi oraz modernizacji. Utworzona została również nowoczesna sala komputerowa wyposażona w dobrej jakości sprzęt. Aby stworzyć dla dzieci i młodzieży z osiedla Homera oraz okolic jak najlepsze warunki do rozwoju i owocnego spędzania wolnego czasu, aplikowaliśmy o środki zewnętrzne na zakup pomocy dydaktycznych, organizację imprez i prowadzenie rozmaitych zajęć. No i stało się. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pozyskaliśmy blisko 300 tysięcy złotych dofinansowania na poszerzenie działalności placówki oraz zapewnienie w niej dostępu dla nowych uczestników. Podejmowane przez miasto działania mają na celu rewitalizację osiedla nie tylko w obszarze infrastrukturalnym, ale również w obszarze społecznym. W ramach pozyskanego dofinansowania zakupiony został nowy sprzęt, w tym dydaktyczne zestawy multimedialne, stół do tenisa stołowego, urządzenia sportowe, aparat fotograficzny, instrumenty muzyczne.
Ponadto zorganizowane zostaną bezpłatne zajęcia, wycieczki, a także imprezy, w tym duży festyn osiedlowy. W ofercie zajęć znajdą się m.in. zajęcia z robotyki i informatyki, zajęcia fotograficzne, warsztaty artystyczne, zajęcia ze sztuk walki, zajęcia modelarskie, zajęcia na ściankach wspinaczkowych, dogoterapia, szkoła dla rodziców.